Coś się zaczyna dziać, mówią mieszkańcy Domentak w Kamerunie. Idzie zaraza białych, bogatych. Trzeba będzie iść w las. Dzień dobry, nazywam się Bogusław Hynek, a to jest cykl Za Horyzont Domu. Podcasty powstały z myślą o tych, którzy chcą podróżować i poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTubie. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a Za Horyzont Domu. Rozdział pierwszy. Żli czarownicy. Nadimbulu, tak nazywa się w języku Maka, złych czarowników. W całej Afryce ciągle bardzo silna jest wiara w czarną magię. Pierwotne ludy zamieszkujące ten kontynent wciąż opierają swoją wiarę na szamanizmie. Mają oni swoje zwyczaje i wierzenia ściśle połączone z siłami natury. Mimo że chrześcijaństwo oficjalnie wyznaje 40% ludności Kamerunu, większa część z nich nadal wierzy w religię przodków. Czarna magia jest niebezpieczna i wymaga ofiar. Na targach wciąż można znaleźć ludzkie mięso. Serce, oczy, piersi potrzebne są do rytuałów przeniesienia mocy. Według ich wierzeń dusze zmarłych po śmierci pozostają na ziemi pośród ludzi. Czasem przynoszą ochronę i szczęście, ale częściej choroby i zmartwienia. Czarownicy są potężni i mogą wszystko. Zsyłają klątwy, plagi, odbierają rozum i zabijają. Karmią się cudzą mocą, tak zwaną życiową siłą, bo w ich przekonaniu każdy człowiek składa się jak gdyby z trzech części, z ciała, sił witalnych i duszy. Czarownicy najbardziej potrzebują właśnie tych sił witalnych. One dają im moc sprawczą, dają im władzę panowania nad swoimi ofiarami. Nadimbulu tworzą tajną i niebezpieczną sektę, której każdy wtajemniczony członek musi poświęcić kogoś ze swojej rodziny. Najlepiej kogoś młodego, pełnego sił witalnych, kogoś, kogo się zje i tym samym przejmie jego moc. Jest to niebezpieczny krąg, z którego nie można się wyłamać, nie można się przeciwstawić, bo w konsekwencji samemu staje się ofiarą. Brzmi to przerażająco, ale dotyczy to także dzieci. Je jest najłatwiej zastraszyć i zwerbować. Rozdział drugi. Historia chłopca. Pewnego dnia ktoś zaciągnął do lasu chłopca i pokazał mu czarnego, śliskiego węża, a potem nakazał mu posłuszeństwo, bo w przeciwnym razie ten wąż przyjdzie do niego w nocy i go uśmierci. Przerażony chłopiec musiał poddać się woli czarownika i wykonać specjalne zadanie. Wziąć kawałki spalonego bambusa i zakopać je obok paleniska w swojej chacie. Te kawałki spalonego drewna nazywa się brandy. Według wierzeń czarowników w nich zamknięta jest cała moc, która służyć ma wyzwoleniu zaklęcia. Na przykład, żeby ojciec chłopca zginął na polowaniu, żeby jego matka nie urodziła dzieci, albo brat źle się uczył w szkole. Chłopiec nie może się nikomu z tego zwierzyć, bo paraliżuje go strach, więc trzyma to w sobie i cierpi. Cierpi, bo uświadamia sobie, że skazuje na nieszczęście własną rodzinę. I wszystkie nieszczęścia, które w tym czasie się zdarzają, przypisuje on swojemu postępkowi. Strach pochłania go tak bardzo, że nie widzi możliwości wyjścia z tej matni. A Nadimbulu grożą mu, że jeśli się przeciwstawi, to on sprawi, że przestanie być człowiekiem, że będzie
pustym ciałem, snującym się bez imienia i celu po wiosce. Będzie nikim, będzie wegetował, niczym jakiś dziki zwierz. I tak chłopiec powoli ulega i zostaje zwerbowany do sekty. Z czasem strach zamienia się w fascynację, gdy zacznie poznawać uroki i zaklęcia. Chłopiec poczuje sobie moc i władzę. Przejdzie kolejne stopnie wtajemniczenia i zostanie członkiem sekty, która zjada ludzi. A każdy nowy członek pociąga za sobą swoich krewnych, a to nowe źródło sił witalnych, nowa krew. Rozdział trzeci. Mieszkańcy wioski. Jeśli mieszkańcy podejrzewają, że w ich otoczeniu żyje czarownik, zaczynają się bać takiej osoby. Unikają jej, spiskują, aż w końcu dochodzi do samosądu i zabójstwa. Oczywiście nie zawsze podejrzana osoba jest czarownikiem, ale w Kamerunie śmierć ma zawsze swoją przyczynę, za którą zwykle stoją czary. Tragiczne pomyłki się zdarzają, ale nie można nic na to poradzić, bo mieszkańcy zwykle sami biorą sprawy w swoje ręce. W raporcie policji może nie być wzmianki o czarach, lecz będzie opisany wypadek, na przykład, że ofiara wpadła do studni. Podejrzeń i powodów do oskarżeń o czary może być wiele. Ktoś czymś się wyróżniał, komuś lepiej szło w interesach, ktoś zasłabł lub chorował, czy też źle się uczył. Są to już przesłanki, że mógł mieć powiązania z magią. Ludzie tutaj żyją w ciągłym strachu. Boją się, że ktoś może im zrobić coś złego. A kiedy rozum śpi, budzą się demony. Zawsze dwa uczucia biorą górę. Strach i zazdrość. Czarownicy zawsze istnieli w Afryce, ale niestety coraz częściej oskarża się o czary także dzieci. Rozdział czwarty. Biały szaman. Na czarną magię może poradzić tylko marabu, dobry szaman. Aby odczynić urok, można udać się do białego szamana. Jest nim Bindapunde, co w tłumaczeniu brzmi nie bójcie się. Bindapunde wyciąga wtedy oprawioną w czarną skórę księgę i kilka rekwizytów. Szepce pod nosem trudne do zrozumienia słowa, a potem kropi wodą skalaną osobę lub złe miejsce. Tym Bindapunde jest mieszkający od 17 lat w Kamerunie polski misjonarz, ksiądz Mirosław Bujak. Oprawioną księgą jest oczywiście Pismo Święte, a rekwizytami woda święcona i nieco zniszczony już krucyfiks. W Kamerunie w czasie misji ksiądz Bujak zbudował kościół, wykopał kilka studni, postawił piec chlebowy oraz wprowadził liczne udogodnienia dla mieszkańców. A ci żyją tutaj głównie z rolnictwa, uprawiając orzeszki arachidowe, banany, kakaowce. Dla nich rozwój misji stał się nadzieją na lepsze jutro. Rozdział piąty. Zaraza białych. Coś się zaczyna dziać, mówią mieszkańcy Domentak w Kamerunie. Idzie zaraza białych, bogatych. Trzeba będzie iść w las. 10 kwietnia 2020. 100 kilometrów. Tyle według najnowszych wiadomości dzieli Domentak od najbliższej miejscowości, gdzie potwierdzono pierwszy przypadek COVID-19. A więc koronawirus postanowił dotrzeć nawet do najmniejszych i najbardziej odległych zakątków świata. Mimo to wiele osób tutaj nadal żartuje, że jest to choroba białych, choroba bogatych. Albo że oni poradzą sobie z nią za pomocą H, lokalnego bimbru. Wiele osób, które wcześniej uciekało z wiosek do miast w lęku przed czarownikami, dzisiaj ucieka w odwrotnym kierunku w obawie przed koronawirusem. Wioski wydają się być jeszcze ostoją spokoju i większość ludzi jest przekonana, że choroba tu nie dotrze. A co jeśli dotrze? Prawie codziennie widzimy nowe twarze przyjezdnych. Przyjechali sami czy z koroną? Ewentualnie pozostanie jeszcze las. Może trzeba będzie do niego powrócić w ucieczce przed owocami cywilizacji. Kiedyś dziadkowie ludzi współczesnych wyszli z lasu w poszukiwaniu cywilizacji. Co za ironia. Pamiętam, jak niektórzy kiedyś mówili, że ich pradziadkowie mówili: zobaczycie jeszcze, że biali ściągną na nas nieszczęście.
Jak się to skończy? Oprócz konsekwencji sanitarnych, już dziś nastroje antybiałe przybierają na sile. Nawet my, misjonarze, coraz silniej je wyczuwamy. 11 czerwca 2020 roku koronawirus dotarł do wioski. Więcej o Kamerunie i czarownikach znajdziecie w książce Tomka Michniewicza, a w opisie podaję także adres strony internetowej misji w Domentak, którą kieruje ksiądz Mirosław Bujak. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z kraju i ze świata. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz.